swoją ulubioną jakąś książeczkę, którą czytasz więcej niż jeden raz? Tak. A co to jest za książeczka? Słodziaki. Jakie bajki lubisz najbardziej? Słodziaki. A o czym są te bajki? O słodziakach. Kto ci zawsze czyta bajki? Mama. A czyta ci bajki rano czy wieczorem? Wieczorem. A czemu czyta te bajki wieczorem? Bo żeby pójść spać szybko. Czy bajki cię usypiają? Tak. Lepiej ci się śpi, jak posłuchasz bajkę? Tak. Przyszedł księdz i miał zamiar tę sukienkę jej naprawić. Tak. No i księżniczka poczuła na bal z księciem do takiego zamku. Co się stało tej syrence? Ona pomogła borsukowi. Bo borsuk chciał polecieć na księżyc. Jakaś postać ulubiona jest tam w tych trolach? Poppy. Kto to jest ten Poppy? Taka różowa dziewczynka. 100 bajek. A z tych 100 bajek, która ci się najbardziej podoba? Pan Hilary. Pan Hilary. Ja znam tą bajkę. Ona jest taka smutna czy wesoła? Śmieszna. Śmieszna. A co cię tam najbardziej śmieszy? To skupił okulary. A znalazł? Miał na własnym nosie. Gdzie? Piątka. Dzieciom trzeba na pewno czytać, tym bardziej w takim wieku. Jest to też forma no, spędzania z nimi czasu jednak. Uczą się słuchać, działa ich wyobraźnia. Także same pozytywne aspekty, a niewiele czasu to de facto zajmuje przeczytać te kilka bajek dla dziecka, czy tutaj dla dzieci, a na pewno frajda jest duża.